Witam w kolejnym filmie poświęconym inwestycjom giełdowym. Zaczynamy od razu. Powyższy wykres prezentuje indeks Eurostoxx 50, który tutaj ostatnimi czasy wyłamał się z tych dołków, przebijając się w dół. I na obu tutaj wykresach widać, że no niestety Bessa się pogłębia. Nie może nawet wykluczyć w najbliższym czasie eskalacji tychże spadków. Zobaczmy może jeszcze odpowiedni indeks zmienności Euro Volatility. I tutaj wygląda także to fatalnie. Otóż widać, że indeks ten zaczyna znowu rosnąć. A jego średnie tutaj były wbijane w podłogę. Niestety w tej chwili również zaczynają rosnąć. Choć tutaj to widać dobitnie. Natomiast w szerszej skali można zauważyć tutaj wielką formację flagi i wyjście z niej górą. Także tutaj pokonanie lokalnych szczytów. I czy będzie dzida wzrostowa, czyli krach na giełdzie? Zobaczymy. Tutaj po tym dużym wzroście mieliśmy też taką sytuację opadania średnich. I tutaj znowu jakby taki ruch do góry, pokonanie lokalnej górki. Później indeks zanurkował, jak wiemy, trwała hossa. W tej chwili czy ta sytuacja jest podobna? No, raczej nie, ponieważ tutaj byliśmy po takiej wzrostowej dzidzie i po krachu covidowym. Natomiast w tej chwili jakby sytuacja rozwija się na nowo, i dopiero jesteśmy przed takim dużym krachem. No, zobaczymy. Nie wygląda to optymistycznie. Wręcz złowrogo. Popatrzmy może jeszcze na inne rynki. Zobaczmy sobie złoto. No, złoto dosyć fatalnie się zachowuje, choć ostatnio był tutaj jakaś próba wyjścia na powierzchnię. Zobaczmy, coś tu mam. Tutaj u góry oczywiście wykres złota, poniżej obligacji 10-letnich amerykańskich, a na samym dole indeks dolara. I widać tutaj dobitnie, że gdy obligacje zaczęły rosnąć i w tej chwili znowu spadają, tak złoto zaczęło rosnąć i znowu spada. Indeks dolara zaczął spadać, rośnie. Złoto przeciwnie, rosło, zaczyna spadać. Nawet ostatnie sesje, tutaj ten mały wzrościk, odbywa się generalnie przy małym wzroście na obligacjach i spadku na dolarze. A więc złoto ewidentnie w tej chwili jest zakładnikiem tego, co się dzieje na obligacjach 10-letnich, czyli na stopach procentowych, oraz na rynku dolara. No, niestety sytuacja ta ciągle nie wygląda dla złota zbyt optymistycznie, ponieważ ciągle obligacje pozostają w trendzie spadkowym, a indeks dolara w trendzie wzrostowym. No.
tylko czekać na pogłębienie się tych spadków na złocie. A tutaj możliwy jest niezły krach. Choć oczywiście, jak to na giełdzie, pewne jest to, że nic nie jest pewne. No, tutaj pewnie będą wizjonerzy, którzy widzą cenę złota po, no już dajmy te $500, albo przynajmniej 1000. Natomiast po drodze jest tyle wydarzeń, że do tego w ogóle nie musi dojść. Czasem wystarczy jakaś jedna informacja z rynku i wszystko się zmienia diametralnie. Natomiast no, póki co sytuacja na złocie nie wygląda zbyt różowo, a wygląda źle. Podobnie jak na obligacjach i na ciągle rosnącym dolarze. No niestety. Sprzyja temu eskalacja, dalsza eskalacja sytuacji na Ukrainie. No, ta wojna niezbyt chce się skończyć. Wręcz przeciwnie. Rosja nie chce dopuścić myśli, by Ukraińcy zwyciężyli, a Ukraińcy oczywiście nie odpuszczają. Mając wsparcie dostawy broni ze Stanów. No i słusznie. Dalej. No, najważniejsze, jak sobie zbudować w takiej sytuacji portfel, który jakoś by sobie radził. Oczywiście klasycznym, prostym sposobem, najprostszym sposobem na takie sytuacje jest po prostu trzymanie indeks ETF-u na S&P 500, ale tym, który zawiera w sobie ryzyko dolara. Jak widać, zachowuje się on mimo wszystko całkiem dobrze. Tutaj mamy ETF, a jeśli sobie go zobaczymy teraz po prostu goły S&P 500. No to widać, o ile ten poziom jest gdzieś między tym dołkiem a tym nowym szczytem, to na S&P 500 no, ten dołek jest znacznie poniżej tutaj tego dołka nawet. A więc siłą dolara ten ETF utrzymywałby względnie wartość. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś by chciał zobaczyć, jak można sobie jeszcze lepiej poradzić sobie z taką sytuacją, to no, polecam portfel. Przynajmniej zaznajomienie się z filozofią i z konstrukcją takiego portfela. Portfel mini, który opisuję na blogu. W tej chwili oprócz trzymanych pozycji na ETF-ach posiada także short na rynki wschodzące, na MSCI rynków wschodzących, co po części niweluje te spadki. Aczkolwiek też tutaj mamy nieuchronne obniżki kapitału. Oczywiście tam jest jeszcze złoto i ETF na SBIK 80, który oczywiście niedawno jest sprzedany. Są podane tam sygnały. Natomiast kolejnym portfelem jest portfel Maxi. No, tam już sygnałów nie ma. Jest to ciągle taki mój eksperyment. Eksperyment, który no, póki co się sprawdza.
Jest tam wiele aktywów. Tutaj widać, że ta linia equity jest wręcz podejrzanie zbyt korzystna, ale no, takie wychodzi mi, takie ustawienia mi wychodzą i z takich ustawień ona wynika. Natomiast tutaj brązowa kreseczka pokazuje realny mój kapitał, który jest angażowany według metody generującej tą, że ładnie rosnącą linię equity. No i widać, że on trzyma się kupy, jest zgodny z tą linią equity. No i za ostatnie kilka miesięcy, 2 miesiące powiedzmy, no, zachowuje się znacznie lepiej niż tutaj S&P 500. No, czy nawet ten ETF. Wiesz, od tego momentu brązowa linia jest na plusie, natomiast no, na ETF już jest na lekkim minusie. No, oczywiście zobaczymy, jak to będzie dalej. Mam nadzieję, NVIDIA 40 znacznie gorzej. Także no, zapraszam do zobaczenia pod stron na moim blogu poświęconych portfelom mini i maxi. Natomiast zobaczmy jeszcze sobie nasz polski rynek, jak on wygląda. O, wygląda fatalnie. Wygląda tak fatalnie, że aż pięknie. Grunwald już padł. Czekamy, nie wiem, na chrzest Polski. Dobrze. WIG20 fatalnie, SWIG80 także fatalnie. Tutaj mamy przestrzeń na spadki. Spokojnie do poziomu 12 tysięcy. W tej chwili niecałe 16. Mamy z czego spadać. NVIDIA 40 podobnie. Sytuacja u nas jest fatalna. Wojna, Sasin. No, źle to wygląda. Naprawdę źle to wygląda i nie zapowiada się. Właściwie nie ma na horyzoncie niczego optymistycznego, też można się obawiać kolejnych dziwnych pomysłów, które nam wręcz cały system gospodarczy i finansowy Polski zrujnują. No, zobaczymy. No nic. To by było tyle w tym filmiku, w tym krótkim filmiku. Chciałem tylko ostrzec przed poważnym ryzykiem zwały na rynkach akcji. To wynika właśnie z sytuacji, no głównie z sytuacji na europejskim WIG-ie, czyli Euro Volatility Index, indeksu zmienności dla spółek z indeksu Eurostox 50. Jeszcze raz go tutaj sobie pokażę. Nawet wykreśleniowy lepiej obrazuje sytuację. Tak to wygląda. No. Jeżeli tutaj rozwija się sytuacja wzrostowa i widzimy gdzieś ten indeks na takim poziomie, gdzieś wokół 6,70, no to można sobie wyobrazić, jaka byłaby zwała na indeksie Eurostock 50. Praktycznie można by oczekiwać, że spadnie on w pobliże tutaj tych covidowych dołków. No, chyba, że jakiś rycerz na białym koniu coś pozytywnego oświadczy i sytuacja nam się zmieni nie do poznania na korzyść. Czego wszystkim życzę. Do widzenia.